Działacze i zawodnicy Pelikana Grabów z optymizmem patrzą w przyszłość i wierzą, że w nowym sezonie w piątej lidze zaprezentują się z bardzo dobrej strony. Przypomnijmy, że zespół wystąpi w tych rozgrywkach w roli Beniaminka. Rozpoczęliśmy przygotowania od wtorku, już od razu w środę mieliśmy pierwszy sparring, w czwartek kolejny trening, dzisiaj kolejny sparring, także dużo grania, dużo testowania, tak jak zapowiadaliśmy gdzieś przed posezonowych wywiadach, że głównie będziemy stawiać na odmłodzenie tej naszej drużyny, wzmocnienie tej formacji młodzieżowej, no i tak to jest rzeczywiście obecnie dzisiaj, bo mamy na testowanych 4-5 młodych zawodników i to głównie na tym dzisiaj skupiamy największą uwagę. W tym pierwszym sparingu zremisowaliście z czwartoligową Ostrowią. To jest chyba zadowalający wynik. Czy gra wyglądała równie dobrze? Tak, to był też mecz bardzo testowy i z naszej strony, i ze strony Ostrowi, także do tego wyniku oczywiście nie przywiązujemy najważniejszej wagi, natomiast no myślę, że wyglądało to nieźle jak na ten pierwszy powakacyjny sparing i mam nadzieję, że to taki będzie dobry prognostyk przed tymi najbliższymi sparingami. W zespole Pelikana nie zobaczymy Grzegorza Kuświka i Fabiana Baraniaka. Z końcem sezonu swoją piłkarską karierę zakończył Igor Witczak. Trener Łukasz Wiącek zdradził nazwiska testowanych zawodników. Tobiasz Bizan i Dawid Hylla, Baryczanków Przygocki, Eryk Kałuża, Ogniwo Łąkociny, Wiktor Matysiak, Zieloni Koźminek i Mateusz Łuczak, Centra Ostrów. Tej formacji młodzieżowej najbardziej nam brakowało, ogólnie odmłodzenia kadry. Mieliśmy kadrę bardzo doświadczoną i teraz stawiamy na to, żeby tą kadrę odmłodzić i zrównoważyć ten poziom doświadczonych zawodników i poziom tej młodzieży w zespole. Myślę, że jeśli ci wszyscy zawodnicy tutaj się z klubem dogadają, to będziemy mieli kadrę bardzo szeroką, co uważam jest bardzo ważne w piątej lidze. Myślę, że to minimum 20 zawodników jest potrzebnych do całego piątoligowego sezonu, a co za tym idzie, ta frekwencja na treningach jest dobra i myślę, że będzie jeszcze lepsza, bo jednak jeszcze jest okres wakacyjny, urlopowy i na pewno nie z wszystkich zawodników na każdym treningu mogę korzystać. Jaki cel postawił przed zespołem zarząd? Zarząd szczerze mówiąc nie postawił żadnego celu, natomiast my tutaj jesteśmy też na tyle doświadczoną drużyną. Oczywiście wzmacniamy tą formację młodzieżową, że będziemy chcieli grać o jak najwyższe miejsce tabeli, a jakie to miejsce będzie, to myślę, że czas pokaże. Zawodnicy podejdą do nowego sezonu w bardzo dobrych nastrojach. No przede wszystkim pełni nadziei, że dobrze wejdziemy w sezon, gramy tymi chłopakami, którzy wywalczyli awans, plus dojdą może jacyś chłopcy z młodych roczników i mam nadzieję, że tutaj sprawimy kibicom trochę radości na spotkaniach. Wyniki oczywiście nakręcają atmosferę, ale i zarząd, i zawodnicy, myślę, że fajnie się dogadujemy i oby tak dalej to kontynuować w piątej lidze. Drugim przeciwnikiem Pelikana w okresie przygotowawczym był zespół z klasy okręgowej LKS Jankowy. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem podopiecznych Łukasza Wiącka 8-1. Na listę strzelców wpisali się Damian Błaszczyk, Tomasz Mierzyński, Dawid Hyla, Tobiasz Bizan, Dawid Kuszyński, Wiktor Matysiak, Eryk Kałuża. A jedno trafienie było samobójcze. Bramkę dla zespołu gości zdobył Filip Składnikiewicz.